już. Dzień dobry Państwu. Kochani moi, coś chcę pokazać. List. Co wariaci wypisują? To przeczytaj. Powiadomienie. Urząd do spraw propagandy egzotyczne 4A Warszawa. Powiadomienie. W imieniu prezesa Głównego Urzędu do spraw propagandy pragnę podziękować panu Wojciechowi Majorowi Suchodolskiemu za przekazywanie nam poufnych informacji na temat nielegalnej działalności Krzysztofa Konanowicza. Dziękujemy panie Wojciechu za donoszenie na wyżej wspomnianego człowieka i planujemy w związku z tym przyznać panu odznaczenia za zasługi dla kraju oraz dla całej propagandy. Pisał pan do nas, że Krzysztof Konanowicz jest pasożytem Bożym, cały czas żre. Jeżeli te doniesienia się potwierdzą, zostanie on stosownie ukarany, zamknięty do więzienia. Wspomniał pan także, że Krzysztof Konanowicz jest darmozjadem i zawadza bębenem o słupy wysokiego napięcia. Na pewno takiego czegoś nigdy nie proszę powiedziałem. Proszę nie przeszkadzać, czytaj mnie. Nasz urząd nie może dłużej tolerować także takiego zachowania i będziemy z całą stanowczością tępić żarłostwo i bębenstwo. Jeszcze raz dziękujemy panu majorowi i liczymy na dalszą współpracę. Mamy nadzieję, że będzie pan nadal donosił o wszystkim, co robi ten pękany gbur, jak go pan nazwał Szrek. Szrek niedługo pójdzie siedzieć, a pan otrzyma medal za zasługi. Panie Wojciechu, proszę zgłosić się do naszego oddziału w celu złożenia zeznań przeciwko Krzysztofowi Szrekowi Konanowiczowi. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 wręczymy panu od razu oznaczenie z wyrazami szacunku. B. Kochołek, naczelnik Urzędu Spraw Propagancji. Szanowny panie Kochołek, pan za takie rzeczy pójdzie siedzieć. Ja to panu nie podaruję. Od razu dzisiaj robię ksero tego listu, składam doniesienie do prokuratury o zamknięcie pana w więzieniu na 25 lat. Od razu pan pójdzie siedzieć. Z tego powodu, że oczerniać nigdy, zaznaczam, nigdy, a nigdy pan Wojciech Suchodolski, mój przyjaciel, Wojciech Suchodolski, który mieszka razem ze mną, jest zameldowany na stałe w naszym domu, powtarzam to 100 razy, w naszym domu. Nie jestem żadnym pasożytem. Powiedz, że co kupiłem ogółem. Przy ulicy Szkolnej 17 w Białymstoku, w Starosielcach. A lapieska dałem. I chcę dalej, tak jak Wojciech, mój przyjaciel, zaznaczył, że nie jest pasożytem i chcę coś pokazać. Połóż Wojciechu, bo chcę pokazać do kamery. A to kupiłem właśnie, przyszedłem. Biorę Wojciecha bułkę. Przepraszam bardzo Wojciech, że rozłożę to. Bo muszę pokazać. Jest to serek, bo jest topiony. Muszę rozłożyć. I boczek. Proszę pokazać. Wędzony. Właśnie kanapkę to. Ta godzina, a ja dopiero jem. Proszę pokazać. Jeszcze raz. No ja widzę. Pokazałem. O. Pokazałem. Roztworzyłem. Przepraszam Wojtek, że wziąłem do rąk swoich. Otworzyłem Wojtka kanapkę. Nie ja kupiłem. Tylko Wojtek całe opakowanie kupiłem. Całe opakowanie kupiłem. I proszę bułki, nie mówić całe na te... Wojtka Suchodolskiego. Ja pasożyt. Że on jest pasożytem. Ja byle gówno nie będę jadł. Że on znęca się nade mną.
To jest kłamstwo, oszustwo. Za takie rzeczy, panowie, jak ten list, co przeczytałem przed chwilą, przyszedł, naprawdę to zrobię. Mogą klęknąć, wziąć krzyż, przysięgnąć. Dobra, nie płacz już. To list, a ty mówisz, że ja na ciebie coś mówię. Co ja coś ten mówię? Ten człowiek odpowie. To powiedz, czy ja się nad tobą znęcam. Dobrze, powiedziałeś? O, kot wyprał cały ten, on ogółem jest zadowolony, że pewne wczoraj rzeczy. O, firankę cały, widzisz, dzisiaj wyprana, wczoraj Wojtek zaparł mnie, żeby firankę zdjął. Powiedziałem, że niedziela, zdajmy dzisiaj. Proszę bardzo, zdjęta firanka. Się wypierzesz i powiesz. Moczy się w łazience, i w wannie. Widzisz, w łazience. Dzisiaj, dobrze. To dzisiaj jest taka, o, to może będzie jutro czy pojutrze lepsza pogoda, to szyby ja pomyję. Drabinę całe te i z jedną i drugą trzeba firankę zdjąć. Zdajmy, Wojtek, zdajmy. Pierwsze te no trzeba, bo tam ten kargul będzie podglądał. Ja mam taki kod, że się zawiesić, że nie będzie podglądać. I? Dobra, trzeba kończyć. Chcę powiedzieć jeszcze raz. Kto tylko takie coś na Wojtka powie, że znęcę się, a ja usłyszę od Wojtka, od mojego przyjaciela. Naprawdę, przysięgam Bogu. Przepraszam bardzo. Bogu. Za długie filmów nie można nagrywać. Że będzie skierowany człowieku na sprawę sądową. Dziękuję, panie Krzysztofie. I chcę o rozmowę. I to, chcę powiedzieć na zakończenie, panie, krótko już, panie Wojciechu. To ile? 20 linii będziemy nie się film? Już, kończam. Ty nie płacisz za internet. To pójdzie do sądu. Dziękuję bardzo. No dziękuję za tą wypowiedź. I po prostu zobaczyliście. I chcę uścisnąć na kamerze.